No powiem wam, że moja umiejętność dribblingu się na tyle powiem. Co? Zaraz! Nie! Cześć, to Solny Quirion. Zagramy sobie dzisiaj Znaczy, będziemy kontynuować sobie dzisiaj ten dribbling challenge cały. No, zostało nam jeszcze 10 poziomów. Dużo, dużo cięższych niż poprzednie 20. Naprawdę, poprzednie 20, pomimo tego, co teraz się będzie działo, to była kaszka z maszkiem, no, tak powiem. Tak, także to ten poziom bardzo przypomina ten poziom z tymi walcami, czego czymś takim, z tymi takimi, no walcami, to były walce takie. Co one tutaj też tak krążyły w jedną i drugą stronę, tylko że one były troszkę mniejsze, a to zasłania nam całą w sumie długość, po lewej albo po prawej. W zależności także nie możemy sobie na przykład zmienić z prawej strony na lewą tak szybko. Community Rocketa naprawdę ostro pracuje nad tym wszystkim. Fajnie w to się gra. To trzeba to znaleźć. O, i mamy pierwsze zrobione. Tak, teraz mamy jechać po tym. Szczerze mówiąc, nigdy jeszcze tego nie przeszedłem, bo jak już grałem to kiedyś, to może do 20 poziomu max przeszedłem i dalej już nie. Dla mnie to już była czarna magia. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądało. Na ten moment widzę, że to jest dalej dla mnie czarna magia. Wiem, jak to ma wyglądać, jak ja mam się ustawić, ale nie wiem, jak to zrobić. Tak, o właśnie, na masę ma być ta piłka. Za dużo booster chyba zużyłem. To może nie chodzi o to, że go nie mam, tylko chodzi o to, że... O! 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 Idealnie! No, udało się to, kurczę, za tym szybkim razem. Fajnie. Dobra, teraz mamy zrobić sobie dwie fale, także tutaj, z tego co pamiętam, ciężko było do tego poziomu i dalej jest jeszcze ciężej. Spróbuj, co tu może zrobić? Recover. A, ładny flick! Za pierwszym razem? To był pierwszy raz chyba, nie? Ja, ale jazda! Dobra, teraz jeszcze cięższe coś, czyli musimy tutaj po to, nie to, że jechać, tylko... Tak, Dribbling Challenge, wiem co w nich będzie mniej więcej, znaczy wiem jak to wygląda, może nie wiem co będzie następne, ale oglądam dużo gameplayów z tego. Gameplayów? Nie wiem, gameplay? Chyba. O, może teraz coś tu teraz zadzieje się, tak, zadziało się. 24 level, teraz mamy te kawałki pizzy. No matko, już mi piłka spadła. Dobra, spokój, panowanie. Nienawidzę tych takich poziomów, gdzie trzeba wyczekiwać na coś, albo po prostu zgrać się w dobrym momencie, bo to jest... No trochę też losowość, no. Proszę państwa. Udało mi się właśnie przejść. Tak! Tak, kurde! Udało się! Udało się, udało się, udało się! Nawet byłem w takim skupieniu, byłem po prostu w takiej euforii, że to jest nie do opisania. Huh, w końcu. 24 level. Teraz widzę, że 25 jest jeszcze ciekawszy, bo widzę, że mamy do przejścia tor przeszkód taki, że którego chyba nie da się przejść. Widzę, że mamy w 25 levelu mamy taki tor przeszkód. Chamski. Musimy kurczę z jednej strony w drugą stronę, nie? Zobaczmy troszkę pod piłkę. Nad piłkę. No i co? Łatwo. Nie wiem za którym razem, ale udało mi się to przejść prawie że od razu. Także 26 level. Naprawdę, nie będę wam liczył ile ja przechodziłem ten 25 level, bo to jest za dużo. Nie, wiecie co, to jest naprawdę. Ja to robiłem tak długo, że mi normalnie kciuk od tego, od gałki sterowania zaczął boleć, nie? Masakra po prostu. To tak trudne ćwiczenie było. Że to co przed chwilą było, widzicie, drugi, trzeci raz przyszedłem, od razu. Nawet się nie zastanawiałem. Nawet za bardzo nie chciałem, a od razu przyszedłem i no, to jest naprawdę, no, różnica jest ogromna. Według mnie tamten poziom to powinien być przedostatni, jak nie ostatni, no bo ten ostatni poziom naprawdę jest też bardzo, bardzo trudny z tego co widziałem. Zawsze ludziom najwięcej czasu zajmował. No ale ten co był wcześniej to przynajmniej przedostatni, przynajmniej. Tu widzę, że na końcach są te, jak się nazywa? Ole, super lądowanie. Czy to jest to? Tak, to jest to. Czajcie to? Udało się. Udało nam się to znowu prze... Ej, co to jest? Co? I to nas popycha z tyłu? Nie możemy to spaść. 27 level. Co? I tu jeszcze trzeba tam zakręcić w lewo, prawda? Aha. To nas goni cały czas, trzeba być szybko. A tu jeszcze jest wysokie takie.
Ja nie wytrzymam, jak ja mam to nie przejść? Co jest? I to nas goni przecież z tyłu. Ja nie wytrzymam, jak ja nie mam to przejść? Ja myślałem, że 24 był trudny. Bo troszkę za późno wystartowałem, wiecie? Bo teraz już to od razu złapię. Prawda? Prawda. No właśnie, piłkę mi to a to mi to popycha piłkę, jeszcze lepiej. Mi to spycha piłkę, znaczy w sumie nie wiem, no w sumie lepiej tak czy jak, ale... Może nic to, w sumie tak o może powiem, nic to nie zmienia, bo gdyby mi to kasowało piłkę, to i tak bym przegrywał. A jak mi to popycha piłkę, to tak czy jak przegrywam. Czyli tu po prostu muszę poczekać, wyczekać aż to będzie następne, tak? W sumie, że taki miał być zamysł tego. Jeszcze przeszliśmy, także... Okej. Okay. Czekajmy, aż to się zrespi. Aj! I straciłem! Nie no, a bo już tak blisko. Już tak tę piłkę miałem opanowaną, no. Czemu mi to auto tak... Czemu mi ta piłka tak przyspieszyła teraz? Dziwne to było, bo ja nic w sumie nie zrobiłem, ja tylko kręciłem lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ani boosta nie używałem, ani nic. Ona mi sama po prostu przyspieszyła i spadła z maski. Chłopaki. Mamy brązowy medal! Mamy brązowy medal! Tak jest! Dobra, a co teraz? O, dobra, wiem co to jest. Dobra, weźmy na klatę już ten 28 level w końcu, bo tu już chwilkę mi nagrywałem. Tak, i miałem chwilkową przerwę, gdyż iż byłem chory, tak jak można teraz usłyszeć w moim głosie, jak on taki głos taki chory, taki smarkany, taki zatkany nos. I tak się czułem cały ten czas. I ogólnie, no nie jest mi z tym dobrze. Nie jest to miłe bardzo jakoś. Ale no niestety, musiałem to jakoś przeżyć. Musiałem sobie zrobić chwilkę przerwy od Rocketa też. Gdyż miałem też sesję. Tak, i no i musiałem sobie zrobić przerwę. Ale powiem wam, że ta przerwa naprawdę dużo dała. Gdyż, iż, jeśli chodzi o takie gry jak Rocket League, takie przerwy są naprawdę wskazane. Znaczy w sensie, no nie jakieś dłuższe miesiące albo dwa miesiące, ale taki tydzień na przykład, dwa tygodnie przerwy od takiej gry naprawdę dużo wam może pomóc. Nie wiem dlaczego tak jest, ale ja na przykład tak mam, że jak ja sobie zrobię przerwę od Rocketa, załóżmy tydzień albo półtora, to idzie mi, no nie mówię, że jakoś mega ultra lepiej, ale ogólnie idzie mi troszkę lepiej, no jakoś lepiej się z tą piłką czuję i tak dalej. Także mi to wpłynęło akurat na plus. Jak można zauważyć, ogólnie to byłem... byłem tak blisko przejścia tego 28 levela, to już nawet chyba bliżej nie byłem nigdy. I się zastanawiam, czy mi się w ogóle uda przejść go kiedyś. Czy 28 jeszcze może o tyle, co mi się uda przejść, tylko dalej, 29, tak, bo oglądam sobie filmiki z przejściem, hehe, sneak jestem. I no i to jest tragedia. To jest serio, to jest taki poziom nieosiągalny według mnie na ten moment. Więc nie wiem, czy to jest w ogóle osiągalne dla mnie, żeby przejść cały ten dribbling challenge. Ale mamy jeszcze dużo innych paczek, które na pewno przejdę. Tak jak ja mówiłem, że tam jest brązowy medal w 27. Nie, 28 to jest przecież trzeci od końca, czyli jak go wygram, będzie mieli brązowy medal. O, te przejścia mi się najbardziej podobają. To, że tak już potrafić umieć, to już naprawdę jest wysoki skill. Jest! Jest! Motherfucker! No ja musiałem się wyżyć! Może teraz gdybym to... Było blisko zjechać. O, ale skleiłem ją. Co? Co? Halo, przecież ją straciłem. Dlaczego jej nie straciłem? Aha! W ogóle, to ja nie mam lagów, to nie jest na serwerze. To jest normalny workshop map na rokecie, bez internetu. Co to miało być? Przepraszam bardzo. Cofaj! Ojej, ale taki pinch na przykład z filarem prosto do tego, do bramki, a to byłoby... To był sztos. One eternity later. Tak! Zrobiliśmy to. Jezu, po prostu nie wytrzymam. O matko, aż mi się w głowie kręciło. Po prostu cały czas tego restowania zaczęło mi się w głowie kręcić. I teraz zaczęło mi się jeszcze bardziej kręcić. Mamy 30 poziom.
która godzina? No trochę mi to zajęło. Co jest? O co tu w ogóle chodzi? Nie, ja serio, nie mam pojęcia, jak ja mam to przejść. Chyba trzeba będzie uznać wyższość tego levela, bo to mnie po pierwsze tak mnie tiltuje, że naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak mnie to tiltuje. Po drugie, no zajmie mi to w cholerę czasu, a już w cholerę czasu straciłem na tamten poziom. Jak ja nawet tutaj do połowy nie mogę dojść, tam chociaż jeszcze w miarę w jakimś konkretnym czasie doszedłem do połowy. Jakbyście to zauważyli, piłka odbija się od bardzo mocno od każdego krawędzi. Kurczę! Już mnie ręce bolą, palce normalnie mi odpadają od tego pada trzymania cały czas w takim samym skupieniu. Robienie cały czas tego samego, nudne po prostu już jest. Dlatego po tym moim całym narzekaniu kończę ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Także 30 level, niestety rip, polega na 30 poziomie. Może też trochę z lenistwa, no ale po co robić jakiś poziom półtora godziny, skoro to i tak nie ma sensu, bo nie mam żadnego czasu, ani ma nic takiego. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie.